Tytuł książki: Najmniej jestem tam, gdzie jestem. Tytuł może niewiele mówiący dla osoby, czy dla osób niezorientowanych, jest podtytuł Listy Zofii Fortimerów-Breustedt z Warszawy i getta warszawskiego do córki Marysi w Szwajcarii 1939-1942. Dlaczego to jest takie ważne? Bo to jest żydowska rodzina lwowska Fortimerów, która była rodziną polską. Wyznania mojżeszowego, aczkolwiek to wyznanie też w sposób już nieszczególny praktykowano. Ich religią była religia polska. Uważali się za Polaków. Z tej rodziny pochodzi dwóch znamienitych postaci. To jest Henryk i Tadeusz Bereszyccy. Henryk to jest słynny, być może największy historyk XX stulecia. Patronem jest nagrody przyznawane przez Polskie Towarzystwo Historyczne. A Tadeusz, jego brat, polski oficer, zostaje zamordowany przez Sowietów w Katyniu. Z kolei Henryk Bereszycki uniknął mordu, bowiem dostał się w ręce niemieckie. Niemcy mordowali w sposób bezwzględny, ale mieli szacunek dla munduru oficerskiego i osoby żydowskiego pochodzenia, bowiem matka była Żydówka, ojciec był chrześcijaninem, niemniej z punktu widzenia prawa niemieckiego byli Żydami, a więc Henryk Bereszycki uratował się w stalagu niemieckim jako Żyd, więc natomiast brat zmarł. Zofia Fortimerów jest znakomitą malarką, formistką, wyszła za Niemca. Niemiec służy w Wehrmachcie. Oni wracają do Warszawy w czerwcu 1939 roku i ona dostaje się do getta. Jej córka Marysia jest poza granicami. Opowiada o tym, co jest w getcie. To jest fantastyczny tekst pisany w pierwszej osobie o tym, jak to wygląda getto od środka. Ten niezwykły zbieg okoliczności, że mąż w Wehrmachcie, ona w getcie, są dalej razem. Próbowano go zmusić do unieważnienia małżeństwa, tego nie uczynił. Natomiast ona ginie w Treblince, zamordowana podobnie jak inni Żydzi warszawscy. Jest to korespondencja niezwykle poetycka, taka pełna radości, spokoju, wewnętrznego ciepła. Trudno dzisiaj taką dosłownie poetycką powieść spotkać w literaturze typu korespondencje. I to jest poprzedzone znakomitym wstępem pani Elżbiety Orman, która pokazuje, jak splecione są losy inteligencji polskiej, różnego pochodzenia etnicznego, różnego pochodzenia religijnego. Losy inteligencji, która w każdym momencie manifestowała swój związek z polską ojczyzną. To, co autorka nazywa preludium, autorka wstępu, jest takim właśnie przewodnikiem, który prowadzi nas po skomplikowanych losach polskiej inteligencji. Te losy splecione właśnie, to jest coś, co jest zupełnie niezwykłe. Ja przeczytałem tą książkę dosłownie w ciągu 2 dni. Jestem pod wielkim wrażeniem. Dawno nie miałem w ręku książki, która mnie tak przekonała. I zarówno jeśli chodzi o wstęp Elżbiety Orman, rozbudowany, jak i sama korespondencja. Czytałem sporo korespondencji z getta krakowskiego, zwłaszcza również z getta warszawskiego, również innych tekstów na ten temat, ale ta korespondencja jest tak niezwykła, że pozostaje tylko polecić czytelnikom. Warto do niej sięgnąć. Przypomnę jeszcze raz tytuł. Najmniej jestem tam, gdzie jestem. Listy Zofii Fortimerów-Breustedt z Warszawy, getta warszawskiego, do córki Marysi w Szwajcarii. Dziękuję bardzo.